jest potencjał na ten, w tym odcinku. Ja jak coś mam zrobić i wiem, że to ma być zrobione, to ja to robię od razu. Ja pierdolę ten pseudo-coaching. A jak coś jest u mnie na liście i jest niezrobione, to znaczy, że ja tego już nie zrobię, bo to ma, bo to jest nieprawidłowe. Rozrapałeś. Moje aktualne CV wynosi jakieś kilkaset penisów i kilka lat po prostu z takimi drobnymi przerwami, więc nie powiem, że jestem ekspertem w tym temacie. No chyba, że oczekujecie ode mnie bardziej takich romantycznych porad typu jak przygotować się na pierwszą randkę. No to sorry, ale w tym wam nie pomogę, bo nigdy nie miałem żadnego chłopaka. Jedyne, co najbliżej u mnie przypominało randkę, to była kolacja z moim 90-letnim sugar daddy. Ex-sugar daddy, bo on już chyba zmarł. Nie mam pojęcia, czy jeszcze żyje, ale to nieważne, bo teraz znalazłem dwóch kolejnych. No coś ty! To była jakaś reklama? Sugar daddy. Inspiracja. U Maksyma. Ja nie mam nic z tym wspólnego, nie? Stary Maksym, ale muszę cię... Najlepsze jest to, że chłop ma taką kurwa pedofilską brudkę tutaj, nie? Usunąć, bo my tutaj o panisie nie rozmawiamy, to na imię... To... Aleksandra przesyła ci 5 zł i 75 groszy. Witam szanownego wuja, pisałam kiedyś w sprawie zbiórki. Sprawa idzie bardzo mozo, a sytuacja się pogarsza z dnia na dzień. Ostatnio omal włos córa uniknęła szpitala. Mogłabym napisać DM przy okazji, dziękuję trzem osobom z Discorda, które wpłacili. Trzem! Kurwiaki jebane! Wpłaccie pieniądze! Kurwa mać! No panowie i panie, no! No nie możecie tak odpierdalać, jak trzeba pomóc. Ja się nie będę za was wstydził. Nie podała gdzie? Na Discordzie jest. Proszę odświeżyć na Discordzie. I każdy ma ten. Czy ja pomogłem? Tak. I oni mówią, że oni nie mogą, bo oni nie mają. Tak? A ja mówię, no okej, no to tam zrób to i to. Czy możemy się umówić? Chcesz? Mówi, no chcę. No to możemy umówić się do czego? Tak, na co się wymienia? Jestem bardziej taką koczowniczą prostytutką. Już nie jestem dłużej lokalną, osiadłą prostytutką, tylko teraz się przemieszczam z jednego miasta do drugiego. Planuję też do innych państw lecieć niedługo, czyli będę jeszcze taką międzynarodową prostytutką. Nie dosyć, że koczowniczą, to jeszcze międzynarodową. To brzmi luksusowo bardzo. Bycie osiadłą, a koczowniczą... O kurwa, rozmarzył się kurwa, stary pedofil. Koczowniczą po prostu są dwie zupełnie inne... Każdego dnia przyjmuję leki na nadciśnienie i na za wysoki cholesterol i trójglicerydy. No to kurwa, ten cholesterol to widać, koleżanko. Cerydy. To jest przerażające. Jak się tak zaczniemy zagłębiać. Młodsza wersja mnie byłaby ze mnie bardzo dumna z tego, jak wiele osiągnąłem w życiu. Lista moich sukcesów się nie kończy praktycznie. To ile kuta zaliczyłem. Ja pierdolę ty. Ona zawsze była taka krzywa, że się zmarszczyła teraz na poczet Maksyma. Dumny z siebie ogólnie. Próbuję. To był pierwszy raz, kiedy nie użyłam sterydów i od tamtej pory już nie użyłam już ani razu, słuchajcie. Ani razu. Moja łuszczyca miał nie dała znać pieńca. O... Taki... No, poprosimy może nie o pieńca, ale taki się. Dosyć mały. I był ogólnie bardzo przepraszam. Dosyć obleśny, halo, halo. Przepraszam, więc czy ja się mogło? Na już niezbyt pozytywnie nastawiony. Halo? Ale nie było aż tak źle, są gorsi. Przepraszam bardzo, czy pan może się wyłączyć? Może nie, że problem, ale to było dosyć ohydne, że mu obciągał. Ale był bardzo ogłosiony, ja no jeszcze miał takiego małego pieca, że halo, musimy po prostu pana mi chyba te usunąć. Włosy do buzi wchodziły, co mnie obrzucało. O, cię chuj! Nie byłem w ogóle podniecony, o, chyba nie chciałem ten... stawać. No i on chciał mnie ruchać. To przepraszam, ale chyba musisz pana usunąć, od razu wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie.
No, niektórych z tych grup, ja mogę powiedzieć o swoich oczywiście, bo tam jeszcze są grupy wieczorowe, jedną grupę tylko wieczorową prowadzi, jeszcze koleżanka inna, jeżeli chodzi o angielski, tak? W moich grupach jeszcze w niektórych... Moje zbieracze mają się całkiem dobrze, nie zauważyłem żadnych problemów, mimo że miałem bardzo dużo analiz w życiu. Miałaby problem chyba, ze zbieraczami, chyba mamy, można rozciągnąć, ale chyba ona wraca do punktu wyjścia, gdzie się zrobi przerwę, tak, powiedziałbym, tak, staje się taka bardziej elastyczna, ale to nie jest tak, że zbieracze może przeczytają. Może administrator tu jest? Tak, może? Tak, tak. O, trochę już tak. Nie ma. Dziękujemy bardzo za szybką reakcję. Jak pan szybko mi przednie, wiem, co pan miał do powiedzenia, może nie wnikajmy. Witamy Maksyma. Omawianie Biblii. O kurwa, chłopie. Resztka włosów ci zaraz wypadnie. Nas słychać i widać? Czasem zdarzają się mega okropni klienci. To jest tak może 1 na 10. Ale ten był naprawdę okropny. Jak się ruchał, to był strasznie głośny. Pamiętam, że się bałem, że z sąsiedzi usłyszałam. I też był tłusty, bardzo się pocił, miałem całe łóżko spocone i miałem takie generalne obrzydzenie do niego. I najgorsze było to, że miał strasznie nierealistyczne oczekiwania wobec mnie. Próbowałem wszystko zrobić, aby dojść, a on nie mógł. Poprosił mnie na sam koniec o zniżkę, bo był niezadowolony z usługi i pamiętam, że się mega wkurwiłem. Relacji fenomenologii również do kwestii polityki, do tych wszystkich ideałów, którym służbę oddał się Metzger jako właśnie przedstawiciel tej filozofii światopoglądowej, mądrościowej, no ale nagle przemierzył jeszcze tej drogi, którą Husserl już wytyczył. Jotesa przesyła 9 zł i 75 groszy. Moderacji to się popierdoliło troszkę, żeby bany rozdawać na lewo i prawo za niewulgarne żarty. Odbanujcie go. I proszę, kurwa, wyluzować, kurwa, bajerę. Dobra, jacy moderatorzy są na czacie? Piszcie jeden. Jak ktoś napisze, a nie jest moderatorem, to dostanie permbana, więc lepiej nie piszcie, jak nie jesteś. Łukasz JD jest, Minwe, Paula, Kasa, Sandra, Filip, Kosjowita. No dobra, słuchajcie, sytuacja jest następująca. Każdy moderator za to, że się brzydko zachował tutaj. Ja nie będę tutaj wchodził, kurwa, w jakieś tam, w jakąś, kurwa, polemikę, czy to jego wina, czy to moja wina i tak dalej. Każdy moderator dostaje karę wujkową 50 zł, płatną w dniu dzisiejszym. Ja tam mam w chuju. No, odpowiedzialność, kurwa, zbiorowa. A z racji tego, że wiem, kto dzisiaj jest i kto słyszał, to jak nie wpłacicie, to was wypierdolę. Odpowiedzialność zbiorowa. No, kurwa. Tak się żyje. No. Dobra, Sandra mi kupiła maka, to Sandra jest zwolniona dzisiaj z opłaty. Był, i który jest jakby już świadomy. No, tutaj pojawia się również... Miał bardzo owłosioną dupę, przejdę od razu do rzeczy. Jakby on był ogólnie owłosiony, ale te włosy były głównie skoncentrowane na jego dupie. I jak jest ten ruch pomiędzy pośladami, to on miał tam tak dużo włosów, jeszcze to były czarne włosy, że to wyglądało jak jakaś puszcza, jakaś dżungla amazońska. I jak ja to zobaczyłem, to byłem trochę przestraszony, bo on chciał masaż, ale ja go tylko po plecach dotykałem, bo to miał naprawdę taką bardzo, bardzo owłosioną. I dlatego apeluję, żeby odbyć sobie golić, bo jest to po prostu dużo bardziej... Naszym seminarium taką popularnością się cieszy w internecie, że pojawia się... Minwe, nice try, but it's 20. Brakuje jeszcze Tirti, tak zwanego, nie? No. Pojawiają się osoby, które chcą je jakoś zhakować. To jest zawsze niesamowite zupełnie. Okej. Okay. Stary, z tymi okularami to ty wyglądasz, jakby cię kurwa szklanka kurwa zhakowała.
O, Minwe, okej, okay. Is 40, ale jeszcze tak zwany ten. Andrzeju, to gdybyś mógł kontynuować, bo chyba tutaj... No tak, tak. To... Że liczymy, że się to nie powtórzy. Andrzeju, bardzo proszę. No tak, to właśnie... Andrzej o tych kurwa, o tym owłosionym odbycie teraz myśli. Straciłeś wątek. Trochę straciłem. No w każdym razie... Kurwa, kto to jest? Kasiks? I troszeczkę bardziej rozumie pewne rzeczy, bardziej oswojony jest z rodzicem, wie, że to jest bezpieczna osoba, jakby jest bardziej, jakby rozumie... Rzadko się zdarza, że klient jest taki obrzydliwy, że nie jestem w stanie wykonać moich usług, ale... Wysyła 48 zł i 75 groszy. Dla drużyny wezmę wyrok na klatę. Okej. Okay. Dobra, bo ludzie tu na czapie muszę być asertywny, więc kara nie zostaje zniesiona. Macie to za menerwy zszargane wszyscy tutaj. No. No. Sytuacja. Raz miałem takiego klienta, taksówkarza, który był mega tłusty, był blady, owłosiony, z duchem piwnym i nie miał zębów. Jedynie się rozebrałem i go chyba raz pocałowałem, ale to było ponad Maksym, słyszymy ciebie. Że muszę wyjść, bo to było na alkoholu. Był na mnie trochę wkurzony, powiedział, że co, przecież jesteś prostytutką, jak ci płacę, to rób usługi, ale każda prostytutka ma swoje limity. Natomiast był na tyle miły, Maksym, że dał mi 5 funtów. Przepraszam bardzo. Panie Maksymie, czy możemy teraz się trochę wyciszyć, bo chyba nie na temat rozmawiamy, potem ewentualnie możemy sobie porozmawiać, tak? Jakbym bardzo prosiła o wyciszenie, a potem ewentualnie po spotkaniu, panie Maksymie, może pan wypowiedzieć się, co tam pana tutaj męczy i panu w życiu przeszkadza, dobrze? Tak się możemy mówić, to będzie mi bardzo miło. Z nami jakieś trudności były? Delikatne, ale... Już załatwione. Ale pokonane. Tak. Dobra. Miał najdziwniejszego pieniądza, jakiego kiedykolwiek widziałem. Był taki w miarę krótki, ale był taki gruby. Po prostu to wyglądało jak jakiś bakłażan, a nie pieniądz. W ogóle się nie robił. Ale po prostu jak zobaczyłem, jak to pana można wyłączyć? Dobra, ja już go wyłączam. Ty go możesz wyłączyć, tak? Tak, tak. No wyglądało jak jakiś korekat. Nie, trzymam się tutaj. Dobra. Możesz usunąć pana? Tak, mogę. O, tak szczerze zazdroszczę i trochę współczuję ludziom, którzy nie wiedzą, kto to jest Maksym Wołczyk. Ja czuję, że ja jestem jakby prowodyrem jego sukcesu w internecie. Po części, dużej części. Bo ja go pierwszy ogarnąłem. Channel